Hejka, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym odcinkiem, mieszanka Waszych chyba ulubionych filmików, czyli haul zakupowy i vlog. Także stwierdziłam, że coś takiego sobie dzisiaj nagramy z racji, że co mnie zmotywowało do tego filmiku, to to, że przyszła do mnie paczka ze współpracy, w których jest masa rzeczy. O, i są to po prostu rzeczy, które ja dzisiaj będę mierzyć. Robiłam bardzo dużo takich filmików, gdzie pokazywałam Wam różne rzeczy zza full, więc dzisiaj też to będziemy robić. I uwaga, jest tu coś, na co ja po prostu nie mogłam się doczekać, aż to w końcu nagram, czyli przymierzanie strojów kąpielowych. Bo jak nagrywam przymierzanie strojów kąpielowych, to oznacza, że idzie ciepło, idzie lato, idą wakacje. Co prawda jeszcze trochę do tych wakacji mamy, bo jest marzec, ale no generalnie to znaczy, że za niedługo zaczną się podróże, zacznie się coraz robić cieplej. Bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek, jeżeli coś takiego Wam się spodoba. Bo oczywiście pamiętajcie, że zostawicie łapkę w górę, żeby skomentować ten filmik i żeby subskrybować kanał. To jest bardzo ważne, bo zbliżamy się do 150 tysięcy subskrypcji, także trącę się tylko na chwilę, ale chciałam powiedzieć, że jak to oglądacie, mamy już 150 tysięcy subskrypcji, także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że oglądacie, że mnie wspieracie, że tutaj jesteście. No i co? Lecimy teraz do 200 tysięcy. Ja już nie przeszkadzam, miłego oglądania. Zacznijmy sobie może od czegoś, co zamówiłam, ale nie jest ubraniem. To jest taki wałek do kręcenia włosów. Jeżeli oglądaliście moje stare filmiki, jakieś stare vlogmasy i tak dalej, to wiecie, że ja Wam kiedyś pokazywałam tutorial, jak zrobić te takie fale na włosach, używając sznurka od szlafroka. I to dalej jest sposób, którego dalej ja korzystam i bardzo lubię, ale stwierdziłam, że chcę mieć coś specjalnego. No i mamy właśnie taki rulon, coś w tym stylu, to jest po prostu w środku jakaś gąbka owinięta materiałem takim satynowym. Nakładamy to na włosy. I mamy tu też taką klamrę. O Jezu, ale mocna jest ta klamra, nawet jej nie mogę otworzyć, ale to dobrze. I taką klamrę sobie zaczepiam, ała, zaczepiamy sobie tutaj, żeby to się trzymało. No i następnie, tak jak zawsze Wam pokazywałam, oplatamy sobie włosy tutaj dookoła. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. A, no i na koniec mamy gumki, żeby to sobie ładnie potem zabrać. No i jestem ciekawa, jak to będzie działać, czy to w ogóle będzie działać lepiej niż szlafrok, czy te włosy faktycznie będą jakieś ładniejsze, albo coś w tym stylu. I przede wszystkim, czy to będzie wygodne. Więc przy okazji zrobimy test klamry i zrobimy sobie taką typową fryzurę, jak robią sobie wszystkie dziewczyny z Pinteresta. Musimy dać sobie włosy do tyłu i następnie to sobie zczepiają klamrą. Okej, i ta klamra trzyma. Ona faktycznie trzyma te włosy. Ja nie wiem w ogóle, jak ta fryzura wygląda. Czy ja to jakoś ładnie zrobiłam? Czy to wygląda ładnie? Coś nie czuję, żeby to wyglądało ładnie. O nie, to nie wygląda ładnie. I następnie przody. I tak to teraz wygląda. Czy to wygląda lepiej niż to poprzednie? Wydaje mi się, że nie wygląda to wcale źle. Na pewno tą klamrę będę używać właśnie do spinania sobie włosów, bo tą, co ja mam właśnie jest z handemu i ona jest bardzo delikatna i te włosy mi po prostu wszystkie wypadają. A teraz głową normalnie mogę ruszać na wszystkie sposoby. Wiadomo, nie jest to tak ciasne jak gumka do włosów, ale jest to na pewno bardziej efektowne. Także fajnie, że nawet jak te wałki nie wyjdą, to przynajmniej będę miała spoko klamrę. Dobra, a teraz przechodzimy już do ubrań. I szczerze, ja nie pamiętam, co zamawiałam, ale jak teraz na to patrzę, to wydawało mi się, że zamówiłam tych rzeczy więcej, a wcale ich tak dużo tutaj nie ma. No ale co, let's go. Biorę pierwszą po prostu lepszą rzecz z brzegu i mamy tutaj chyba jakiś top. A dobra, pamiętam już to. Pamiętam, że to zamawiałam. Jest dość spore. Jak patrzyłam na stronie, to liczyłam na to, że będzie to takie bardziej obcisłe, ale widzę, że nie jest. No i mamy tutaj po prostu oczy różnego rodzaju, różne kształty. I na dole jest napisane Dramatic Eye Roll. No, także let's check. Nie mam stanika, więc wydaje mi się, że przymierzę tą bluzkę po prostu na ten top, bo wygląda, jakby miała prześwitywać. Dziwnie pachnie ten materiał taką sztuczną farbą. Okej, no jeśli chodzi o krój, to podoba mi się tak średnio, bo liczyłam na to właśnie, że ona będzie taka bardziej obcisła, coś w tym stylu. Ona jest taka bardziej tutaj luźna, tutaj nie podobają mi się też za bardzo te falbanki, ale właśnie do jakichś może baggy, spodni albo coś w tym stylu, jakichś czarnych. Wzór mi się podoba, wzór jest spoko, jeszcze pokażę Wam go z bliska. No tutaj całą robotę robi ten nadruk, który też zobaczymy, jakiej będzie jakości, bo możliwe, że po kilku praniach on całkowicie zniknie. O, ale na przykład jak sobie tutaj tak włożyłam pod ten top, który mam pod spodem, ona jest krótsza, teraz jest bardziej obcisła i wydaje mi się, że wygląda to lepiej. Okej, co my tu jeszcze mamy? Chciałabym przemierzyć stroje na koniec, żeby już później nie musić się ubierać z powrotem w te rzeczy. Dobra, ja już sobie przypominam. Ja tą paczkę zamawiałam, jak wyszedł Outer Banks i wtedy miałam fazę na takie właśnie letnie top.
stopy. Kurde, on też jest jakiś taki dość spory, teraz widzę. Okej, myślałam, że będzie większy, ale przez to, że tutaj mamy takie sznurowania i jeszcze ramionczka są regulowane, to naprawdę można się tym fajnie bawić i będzie pasował na wiele typów sylwetki. Zarówno to, jak i przednia bluzka było w rozmiarze S. To jest chyba w ogóle najmniejszy rozmiar, jaki oni mają u siebie na stronie. I powiem wam, że podoba mi się właśnie do krótkich spodenek albo do jakichś białych, długich spodni lub takich kremowych. Będzie wyglądał naprawdę sztos na wakacjach. No zobaczcie. No jest taki bardzo słodki, dziewczęcy, mega mi się podoba, serio. Jak na początku go zobaczyłam, tak popatrzyłam, stwierdziłam, nie za bardzo, ale teraz jak już go założyłam, to podoba mi się. Plecy prezentują się tak, takie zwykłe, całe wydaje mi się tak zabudowane. Lecimy dalej, od razu lecimy dalej. I mamy tutaj kolejny top i tutaj ten top w ogóle, tak się o niego obawiałam, bo wyglądał naprawdę fajnie na stronie, ale wiadomo, że na takich stronach wszystko zawsze wygląda zarąbiście, a później no różne rzeczy się dostaje. I ja wybrałam sobie taki basic top z dwoma tutaj takimi naszywkami. Taką rzecz w ogóle możecie sobie zrobić na luzie w domu. Wystarczy kupić zwykły basicowy top i takie dwie naszywki w jakiejś pasmanterii i po prostu macie gotową bluzkę. Ale powiem wam, że podoba mi się, wygląda to spoko. Także nie zostało nam nic innego, jak to teraz przymierzyć. Okej, to jest kolejna rzecz, z której jestem zadowolona, a na początku tak nie myślałam, bo jak to wyciągnęłam, to tak popatrzyłam i na początku stwierdziłam, że znowu będzie na mnie tak wisiała, że nie będzie obcisła, będzie za duża. Może ja trochę przytyłam, bo teraz za każdym razem, jak wyciągam jakąś rzecz, to mam wrażenie, że będzie za duża, a później okazuje się, że jest okej. Więc no, ale generalnie, po pierwsze, właśnie jest ładnie przylegająca, obcisła, ale nie jest też za ciasna. Jest dość rozciągliwy materiał, więc to fajnie. I oprócz tego bałam się, że będzie prześwitywać, a wcale nie prześwituje tak mocno. W sensie wydaje mi się, że w kamerze w ogóle nie będzie tego widać, bo jeszcze jak właśnie stoję tak daleko. W lustrze, które podeszłam, to trochę coś tam było widać. Można sobie przykleić jakieś naklejki, można też założyć stanik, bo to jest taki zabudowany top, więc tego stanika aż tak nie będzie widać. Wygląda to spoko, coś tutaj się dzieje i fajne będzie do różnych fitów. Boże, jak ja się nie mogę doczekać tego dnia, kiedy w końcu będzie ciepło i w końcu będzie można wyjść w krótkim rękawku bez bluzy, bez kurtki na dwór. To będzie najlepszy czas. Okej, kolejna rzecz, to kolejna rzecz typu miałam fazę na Outer Banks, bo tam, wiecie, te wszystkie dziewczyny miały takie słodkie bluzeczki i tak dalej, takie topy właśnie wakacyjne, tank topy i tak dalej. I to jest kolejna bluzka, którą jak zobaczyłam, to stwierdziłam Outer Banks i ją zamówiłam. I prezentuje się ona tak, jest to taki zwykły, biały, bardzo dziewczęcy top. Znowu wygląda na naprawdę ogromny, jeszcze to jest rozciągliwy materiał, ale to jest S-ka, więc no... No nie, no wygląda na wielki. Okej, generalnie tak powinien wyglądać ten top. Tak to powinno wszystko wyglądać. On powinien być tutaj obcisły, powinien być nisko właśnie tutaj na piersiach, tutaj te rękawki, ale niestety wygląda on tak. Troszkę mnie tutaj poszerza, przez to właśnie, że nie jest obcisły. Troszkę przez to, że ja nie mam takich dużych cysków. On idzie do góry. No i przez to wygląda jak taka lekko kwadratowa. Mogę sobie dać też tak tą bluzkę, chociaż nie jest aż tak prześwitująca, jak myślałam, że będzie. Naprawdę, jeśli chodzi o to, to jest spoko. No ale kurde, nie wiem, czy będę go nosiła, bo właśnie nie leży tak, jakbym chciała, żeby leżał. No nie wiem, muszę się zastanowić. Tak naprawdę byłabym zakochana w tym topie. Wyglądałby sztos. Może oddam do krawcowej albo coś w tym stylu, ale ja zawsze na tych filmikach mówię, że oddam coś do krawcowej, a później zapominam, znajduję te rzeczy po roku i koniec końców je albo oddaję, albo sprzedaję. No niestety chyba najgorsza rzecz z tych wszystkich, właśnie przez to, że jest za duży. Także wracam teraz do mojego topu, który miałam na samym początku i została nam ostatnia rzecz z nie strojów kąpielowych, czyli spodnie, także zaraz wam pokażę jakie. I ostatnia rzecz, która jak przyszła do mnie ta paczka, to już nie mogłam się doczekać, bo na to czekałam najdłużej. Okazała się niestety topą i są za duże. Już wam pokazuję, co to jest. To są takie spodnie materiałowe, dzwony, tylko że one mają tutaj takie właśnie na biodrach i wydaje mi się, że je się w ogóle zakłada bez bielizny, no bo inaczej by ten paseczek tutaj właśnie od dołu wystawał. No i one są naprawdę super. Ja mam podobne dzwony, tylko właśnie tutaj takie zabudowane. Jak zobaczyłam te, to stwierdziłam, że będą super na jakieś imprezy albo event, albo coś w tym stylu. No ale niestety mam za wąskie biodra i za wąska jestem generalnie tutaj na te spodnie. To są właśnie bardziej dla dziewczyn, które mają bardziej kobiece kształty i tak dalej. Po prostu sprzedam je na Vinted albo oddam komuś albo gdzieś. Także jeżeli tu są jakieś moje koleżanki, które są chętne, żeby przymierzyć takie spodnie, call me. Nawet ich nie będę mierzyć, bo tak jak mówię, są po prostu za szerokie. Jest to rozmiar S. A teraz już przechodzimy do moich ulubionych, czyli stroje kąpielowe. Dokładnie tak. Mam cztery różne stroje kąpielowe. Biorę pierwszy z brzegu, proszę bardzo. Wyciągam ten. Jest to taki brązowy.
I mamy tutaj, wydaje mi się, że on był akurat taki basic. Taki mamy dół od stroju, proszę bardzo. Wydaje się on dość wielki, ale ma sznureczki, do których możemy sobie aż tak je zmniejszyć, więc na spokojnie. Ja uwielbiam takie stroje właśnie, gdzie są regulowane sznureczkami, bo wtedy możecie sobie dopasować jak tylko chcecie. Ten strój Wam wystarczy na lata, nawet jeżeli Wasza sylwetka będzie się zwiększać, zmniejszać, to zawsze ten strój będzie pasował, dopóki się nie zniszczy. No i na górę mamy taki najzwyklejszy, po prostu jeden z najbardziej basicowych krojów stroju. Ja również takie lubię, bo tutaj też możemy sobie wszystko regulować tak jak chcemy. Także ja teraz przymierzam ten strój i wracam do Was, jak już będzie na. Okej, kochani, a więc tak się prezentuje ten strój kąpielowy i jest naprawdę sztosem. Co prawda ja aż tak wyciętych strojów kąpielowych nie noszę, bo on akurat ma bardzo właśnie wycięty dół, jak widzicie. Tutaj to wszystko nie jest zabudowane. Ja do takich strojów nie jestem przyzwyczajona. Z tyłu te majtki są dość zabudowane, ale też można sobie je zrobić mniej zabudowane. No, nie wiem, ja tak dawno się nie pokazywałam w stroju kąpielowym na YouTubie, że aż mi tak dziwnie trochę. Tak się prezentuje góra, też bardzo ładnie. Wszystko nam ładnie tutaj spina, więc też biust wygląda ładnie. No i do tego stroju brakuje już tylko opalenizny. Okej, także ten strój kąpielowy naprawdę top. A tymczasem zabieramy się za kolejny. Proszę bardzo, tym razem troszkę jaśniejszy, bo jest on taki złoty, kremowy. Ja w ogóle jak zamawiałam go na stronie, nawet nie wiedziałam, że on jest złoty. Myślałam, że on jest po prostu taki jasny i tak dalej, ale nie wiedziałam, że on się świeci. A on naprawdę się świeci. Zobaczcie, wydaje mi się, że to widać, że jest on właśnie tutaj taki brokatowy. Ale to bardzo dobrze, bo podoba mi się to. I on naprawdę tutaj już jest szalony, ten strój, bo ma takie troszkę asymetryczne te miseczki. No a dół się prezentuje tak, czyli taki zwykły i on niestety nie jest regulowany na sznureczki, więc trzeba będzie go sobie ułożyć naprawdę wysoko, żeby on po prostu mi nie spadał. Także teraz go mierzę i zobaczymy, jak się prezentuje na mnie. Nie wiem, moi drodzy, czy ja prawidłowo założyłam ten strój, bo on się układa trochę dziwnie. Przede wszystkim majtki mają naprawdę niski stan, który jest tak wysoko, bo on automatycznie tak nadaje nam takie kształty, a tutaj no naprawdę ten strój normalnie wygląda w ten sposób i mi się to średnio podoba, dlatego ja sobie daję go właśnie tak wysoko. I jeśli chodzi o ten stanik, to przez to, że on jest taki asymetryczny, to bardzo dziwnie wyglądają piersi. Jedna pierś wygląda na większą, druga na mniejszą. I nie wiem, nie podoba mi się to. Nie odważyłabym się wyjść w takim stroju, bo też nie wiem, czy coś mi gdzieś nie wystaje, czy coś mi gdzieś nie wypadnie. Jest on no tak średnio komfortowy generalnie. Ja jeszcze popatrzę później na stronie, jak oni prezentują ten strój na modelce może, jak on wyglądał, jak on się układał i tak dalej. No bo na mnie wygląda to średnio, ten strój na nie, na nie. Kolejny mamy tutaj taki morski strój. On ma jeszcze taki wzór na sobie, jakby takiego sweterka, coś w tym stylu. Mi się wydawało, że w ogóle zamawiałam jakiś inny strój, że zamawiałam właśnie w takim kolorze, ale troszkę innym. No ale najwyraźniej nie. Mamy oczywiście dół, fajnie, że regulowany na paseczki. Góra też bardzo podobny jak ten pierwszy, jeśli chodzi o krój, tylko że majtki bardziej zabudowane. Także teraz to mierzę, bo naprawdę niekomfortowo się czuję w tym stroju, co mam teraz. Także let's go. Okej, jeśli chodzi o ten strój, to jest definitywnie najbardziej zabudowany z tych wszystkich, co do tej pory było. Wiadomo, że to wciąż nie jest jakiś bardzo zabudowany strój. Ja bardzo lubię się opalać i jak na przykład sznureczki od strój totalnie mnie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie, uwielbiam takie nieopalone paseczki, to jednak jak później noszę jakąś mniej zabudowaną bluzkę albo coś w tym stylu, to wolę, żeby te stroje za każdym razem, jak zakładam kolejne, to żeby ta opalenizna była jakby mniejsza, bo potem to bardzo widać i wystaje, albo na przykład z tyłu wolę, żeby był po prostu taki jeden cienki paseczek, niż po prostu jakiś gruby pas, żeby to po prostu na koszulkach lub sukienkach, które mają wycięte plecy, nie wyglądało jakoś dziwnie. I ten strój jest również bardzo, bardzo ładny. Nie mam się do czego przyczepić. Ten wzór też nadaje jakiegoś fajnego charakteru temu strojowi i tak dalej. No i przede wszystkim ten kolor to jest kolor, który również lubi opaleniznę, więc jak będę opalona, to jeszcze ładniej to będzie wyglądać. No i co, jestem zadowolona. Majtki są również bardzo fajne, bo można je sobie właśnie rozszerzyć, żeby były bardziej zabudowane, zwężyć, żeby były mniej zabudowane. I lecimy już z ostatnim strojem. Jeśli chodzi o ten strój, to martwię się, że będzie za mały, jeśli chodzi o górę. Bo zobaczcie, jakie te miseczki wydają się
małe. One naprawdę się wydają takie, no, dość małe. Jeśli chodzi o dół, to też jest mniejszy niż dotychczasowe. Właśnie to jest najgorsze w zamawieniach właśnie ze stronek typu Zafur. Że raz Ci przyjdzie eska, która będzie naprawdę duża i nieproporcjonalna do tego, jakie są inne eski, a niekiedy przyjdzie Ci po prostu za mała. Także można trafić różnie, ale zobaczymy. Może tylko mi się tak wydaje, ale zaraz się dowiemy. Także mierzę to. Ale jeszcze zanim przymierzę ten ostatni strój, który może być niewypałem, ale zaraz się dowiemy, przymierzę jeszcze coś na stroju, który jest wypałem, który mi się podoba, czyli taką biżuterię na brzuch. Powiem Wam, że mi się one zawsze turbo podobały, bo one, nawet jak jest nudny strój, to daje taki element ciekawy, który mi osobiście się bardzo podoba i jakoś, nie wiem, zawsze mi się podobały takie biżuterie na ciało, nigdy ich sobie nie kupowałam, nie wiem czemu, teraz zaszalałam i kupiłam sobie. Jest to właśnie taki jakby pasek, który zapinamy sobie na brzuchu, co jest fajne. Mamy tutaj co prawda taki jakby pasek, gdzie faktycznie powinno być zapięcie, gdzie powinniśmy zapinać, ale cały ten jakby łańcuszek ma również dziurki, więc jeżeli jesteście mniejsze, możecie sobie zapiąć gdzie tylko chcecie, więc to jest akurat super cool. Ja powiedzmy, że zapnę sobie tutaj. No i wygląda to naprawdę fajnie, tak dodaje jakiegoś ciekawego elementu. Wiadomo, na stronie Zafur macie naprawdę tonę do wyboru takiej biżuterii. Ja wybrałam taką najbardziej bezpieczną opcję, która nawet jeżeli nie będzie mi się to podobać na brzuchu, to będę mogła sobie to nosić jako naszyjnik albo cokolwiek innego, bransoletkę kilka razy sobie oplec i tak dalej, coś po prostu, co będzie bezpieczną opcją, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Ja zamówiłam sobie akurat srebrną, mam ostatnio fazę na srebrną biżuterię, ale jest naprawdę masa rzeczy do wyboru. I teraz, jak już to obczailiśmy sobie i jesteśmy z tego zadowoleni, to przejdziemy sobie do czarnego stroju. Okej, tak się prezentuje ten ostatni strój i ku mojemu zdziwieniu nie jest on aż tak mały, jak mi się wydawało. Pasuje na mnie, tylko że jest, tak jak mówiłam, dość mocno wycięty i tutaj bałabym się, no jest to trochę risky, że tak mogę to ująć, ale wygląda to dość ładnie. Majtki też są bardzo ciekawe, chociaż ja akurat nie jestem fanką, wolałabym, gdyby one były po prostu czarne, takie z bardzo wysokim stanem i najprawdopodobniej dokupię sobie z jakiejś sieciówki albo wygrzebię z mojej szafy jakieś zwykłe czarne majtki po prostu, które będą tak ładnie wysoko siedziały, bo one są takie, że mają jakby... O, coś takiego. No nie wiem, widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, że są jakby tak rozdzielone na pół. To wygląda ciekawie, ale po pierwsze do opalania będzie średnio, a po drugie mi samej, ale to tylko taka już moja subiektywna opinia, że mi to po prostu nie siedzi. Jest on taki naprawdę drobny, ten strój, malutki. I co jest też w sumie fajne, ale nie fajne, zależy dla kogo, to on ma usztywnienie. On ma tutaj taki drut, przez co on będzie siedział Wam w tym miejscu, w którym Wy go usadowicie. No ale wiadomo, jest też troszkę mniej komfortowy przez to, że jest tutaj ten faktycznie drut, ale strój również bardzo ładny, te majtki są akurat dla mnie do wymiany, to mimo wszystko jest spoko. Także ja teraz przebieram się do moich dresów i kontynuujemy ten filmik w formie vloga. Moi drodzy, po tej części z holem zakupowym miała się pojawić część również z vlogiem, ale z racji, że zauważyłam, że ten filmik trwa już ponad 17 minut, co jest dość długo, a ja naprawdę materiału na vloga mam bardzo, bardzo dużo, to po prostu stwierdziłam, że skleję to w następny filmik, który pojawi się w piątek na kanale, także w piątek na kanale będą Wasze ulubione, luźne vlogi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, widzimy się już niedługo, do zobaczenia i pa!